Witamy fanów MMA, jesteśmy po gali Promak, jest z nami Tomasz Kondraciuk, cześć Tomek. Siemanko, witam wszystkich, cześć. No przede wszystkim gratulacje wygranej walki, co powiesz na jej temat? Co mogę powiedzieć, myślę, że była zajebista, okej, nie będę skromny. Mogę się podobać kibicom, cały czas były wymiany, bo nie było walki pasywnej, także mam nadzieję, że kibice na taką walkę czekali. No a zakończyła się w 100% po mojej myśli, czyli ciężkim nokautem. Tak jak miało to być. A jakie masz odczucie co do tego kolana? Ono było faulem czy nie? Nie, w mojej ocenie i zresztą, albo nie, pozostańmy tak, w mojej ocenie było 100% kolano legalne, kolano trafiło na korpus. Jeżeli gdzieś tam kawałek uda, gdzieś tam koniec uda miał nawet styczność z jego twarzą, to nie miało to absolutnie, nie mogło mieć jakiegokolwiek znaczenia, żeby powiedzmy wyrządzić mu to jakąś krzywdę czy coś, także tu uważam, że było 100% legalne i przerwanie walki w tym momencie i jego tam jakieś sugerowanie, że to był faul, jest dla mnie niezrozumiałe. A jak oceniasz formę Łukasza Klingera dzisiaj? Jeszcze raz? Jak oceniasz formę Łukasza? No wiesz co, jak mogę ocenić? No nie wiem, czy... Wiesz, żeby nie było, że tam na kogoś, wiesz... Powiem tak, że... Biliśmy się, mogłem równie dobrze ja być na deskach, on się znalazł na deskach, także to, jaką on miał formę, trzeba by raczej spytać jego, jak on się czuł. Była to właśnie bardzo otwarta walka, czy to była taka twoja taktyka, żeby iść na wymianę, czy tak się po prostu użył? Wiesz co, nie, na tym etapie to już jest tak, że jesteśmy tak przygotowani do walk, że ja wychodzę z założenia, że mam 15 minut, żeby pokonać swojego przeciwnika. Ale walka jakoś tam się otworzyła. Czułem, że kilka razy go zraniłem, czasami gdzieś tam go podłączyłem, tam może dwukrotnie, jak tak pamiętam, jeszcze nie wiem, muszę sobie na spokojnie tę walkę zobaczyć, to może jakieś tam szczegóły wyłapię. No poczułem krew, poszedłem za ciosem i udało się. Powiedz Tomek, jako organizacyjnie podobałeś? To pierwszy event organizacji Promak, jak oceniasz organizacyjnie tę galę? Wiesz co, nie ma niczego, do czego mógłbym się przyczepić. Wszystko było zrobione naprawdę dla zawodników fenomenalnie. Naprawdę tutaj wszyscy czuliśmy się jako, nie używamy słowa gwiazdy i tak dalej, ale byliśmy tak traktowani, jak powinni być traktowani zawodnicy na galach. Okej, Tomek, ostatnie pytanie już. Jakie plany na przyszłość, kiedy możemy Ciebie zobaczyć? Jakie plany na przyszłość? Teraz na pewno muszę się najeść, to przede wszystkim. A jakie plany na przyszłość? No zobaczymy. Tutaj kontrakt był tylko na jedną walkę. Zobaczymy, co organizatorzy będą dalej planować. Czekam na oferty. Jestem do wzięcia. Dobra, dzięki Tomek Zawiat, jeszcze raz gratulacje. Niesamowita forma dzisiaj. Dziękuję. Jeśli mogę jeszcze, a mogę, mam nadzieję, to chcę podziękować całemu teamowi Anko Zapasy Poznań, klubowi Box Poznań i wszystkim sponsorom, którzy nas wspierają, nas, czyli mnie lub cały klub i są to firmy Autokatalizatory, Jucha Beton, Fitmax, Pitbull, Olympic Auto Handel, Sensei Shop, Candeo, Medicus, restauracja Fitfood. Jeżeli o kim zapomniałem, to przepraszam, bo cały czas jednak po tej walce są dosyć duże emocje, ale dzięki wszystkim. Dzięki.